chujona radosy. Co robić w tej pieprzonej sytuacji? Nie chcę przeminąć. Nie ma chwili do stracenia. Nie oddawaj życia za innych. Nie myśl, że dali ci w końcu spokój. Oddaj swoje życie innym. Nie daj się oszukać, to tylko złudzenie. Nigdy się nie poddawaj. Oni się umacniają. Uderzaj te! Wszystko jest możliwe. Uderzaj teraz, gdzie ma twoje dwie ratunek. Przecież tak często lubią to wysywać. Jeżeli to tylko do nich dociera, nie ma na to czekać. Uderzaj teraz! Uderzaj teraz! Czy to spichlerz polskiego rocka? Paweł Paulus Pawłowski, w latach 1990-2009 wokalista zespołu Włochaty. Dziś znów przyjechał do Jarocina po to, żeby do spichlerza polskiego rocka przekazać sporo ze swoich zbiorów i pamiątek jarocińskich. Muzeum w Jarocinie to dobre miejsce na złożenie moich pamiątek, można powiedzieć, rodzinnych, bo w tej skórze chodziły dwa pokolenia punk rockerów, bo nie tylko ja, ale także mój syn. Więc ta skóra ma ogromną wartość sentymentalną. Otrzymałem kilka propozycji, żeby ją gdzieś sprzedać. Niemniej jednak stać mnie na to, żeby przekazać ją właśnie tutaj do spichlerza polskiego rocka i uważam, że tego typu historie budują historię miejsca również, bo muzea są odpowiedzialne za przechowywanie dziedzictwa kulturowego, a Jarocin jako miejsce, gdzie odbywał się festiwal młodej generacji, no gromadzi taki potencjał myśli, wspomnień, także moich, osobistych. I po 30 latach, kiedy wracam do Jarocina, ma to dla mnie ogromne znaczenie i od marzeń o pokoju do ochrony dziedzictwa kulturowego to jest bardzo prosta droga. Jeżeli ktoś myśli, że Paulus, kiedyś punk rocker, a dzisiaj zajmujący się muzeami, to dwie różne osoby, jest w głębokim błędzie, bo to jest jasne przesłanie i bardzo klarowna droga, którą przechodzę. Opiszę to w książce, która powstaje wraz z kolegą Pawłem Grenin, profesorem Grenin, który zajmuje się również historią dziedzictwa przeszłości i tak dalej. Więc tak, w tej książce wyjaśnimy trochę więcej, jaka jest ta moja czy nasza droga życiowa. Ta skóra jest dzisiaj już własnością spichlerza polskiego rocka. Osobiście ją ćwiekowałem, kupowałem ćwieki. No, było to tak, że każdy punkowiec robił to sam, więc zrób to sam, to jest taka myśl, która przyświecała nam wtedy. Każdy z tych symboli, z tych znaków, tak jak ta korpusówka tak zwana, znak administracji wojskowej, bardzo chętnie przejmowana przez punkowców jako symbol anarchii i tak dalej. No tutaj o każdym z tych elementów mógłbym wiele opowiedzieć, ale istotne są też te buty, które kupiłem gdzieś na targu. To są tak zwane rumunki, koknejki. Buty bardzo trudno dostępne, jak widzicie, mocno zdarte. Przeżyły bardzo wiele koncertów, w tym 4 Jarociny od 90 do 94. Dzisiaj trafiają do spichlerza polskiego rocka wraz z moją też samodzielnie zrobioną koszulką, t-shirtem, który już t-shirtem nie jest, ale ważne jest to, że on został wykonany samodzielnie. Kiedyś pierwsi punkowcy tatuowali sobie na czole słowo taxi. Ktoś mocno wtajemniczony tylko wie, że wywodziło się to właśnie od filmu Taksówkarz. Ten film robił dobrą robotę, bo kiedyś się zorganizujemy. Właśnie się organizowaliśmy i robiliśmy
fajne rzeczy, budując etos Jarocina, jak powiedział świętej pamięci Leszczyński w swojej książce, w wielu publikacjach, ten etos Jarocina jest wciąż żywy. Te trzy pasy z ćwiekami, które też oczywiście samodzielnie wykonywaliśmy, trafiają tutaj, łącznie z identyfikatorami z 90 roku, z 92 i z 93. Historia zespołu Włochaty to też trzy razy wysłana kaseta nagrana na konkurs. Rytmy Młodych to było wcześniej, ale festiwal muzyków młodej generacji. I próbowaliśmy w 91, w 92 i powiedzieliśmy sobie nie. W 93 kończymy już to wysyłanie i schodzimy, bo jeżeli nas tam nie chcą. Ale tak się zdarzyło, że na przesłuchaniach w 93 roku w Jarocińskim Ośrodku Kultury w Joku był niejaki Muniek Staszczyk i on powiedział, weźmy ten zespół i wystąpiliśmy na małej scenie. Potem był ten słynny Destroy, potem weszliśmy na dużą scenę i tak się narodził nasz etos jarociński tutaj w tym miejscu. Ale to jest bardzo ważne dla nas przeżycie jako zespołu Włochaty, dla mnie osobiście jako Pawła, ale myślę, że też dla wielu ludzi, którzy nas pamiętają, bo wczoraj, kiedy przeszedłem się po jarocińskim rynku, kiedy chodziliśmy między namiotami, to rozpoznawaliśmy wielu przyjaciół wśród publiczności, także było to bardzo miłe. Ale jest jeszcze jeden element, który chcę tu przekazać do muzeum. To jest magnetofon, radiomagnetofon Grundig. Grundig to ten magnetofon, który był wysoko uniesiony w górę i ściągał po prostu dźwięk z dużej sceny. Tak się nagrywało kiedyś koncerty. Tu był mikrofon i tak się odbywało nagrywanie. Nie przez komórkę. To był kiedyś symbol tego Jarocina. Kasprzak i Grundig. Ten Grundig też jest w mojej rodzinie ponad 40 lat i niech on tu służy. Nie? Pawle, pankowcu z Jarocina. Pięknie opowiadasz o tym dziedzictwie, ale to nie jest przypadek. W roku 2009 zakończyłeś współpracę z Włochatym i krótko po tym zostałeś dyrektorem Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. I w roku 2011 bardzo nam pomogłeś, kiedy zaczynaliśmy tworzyć spichlerz Polskiego Roka. Wtedy po Polsce jeździła taka plenerowa wystawa pokazująca historię Jarocińskiego Festiwalu. Byłeś jednym z tych, którzy nas przygarną wtedy do Kołobrzegu. Między samolotami, działami i czołgami pokazywałeś historię Jarocina, za co Tobie dziękujemy. Jak to jest zakończyć karierę wokalisty punkowego zespołu i rozpocząć pracę jako dyrektor muzeum, i to jeszcze Oręża Polskiego? Wiesz, to nigdy nie było tak, że ja coś zakończyłem. Ja już pracowałem w muzealnictwie. Praktycznie od 2003 roku byłem muzealnikiem. Wcześniej byłem nauczycielem historii, geografii, WOS-u, WF-u, no, multikulti, ale po prostu cała moja przeszłość to były lata spędzone wśród młodych historyków. Nie? To byli ludzie, którzy pasjonowali się przeszłością i ja miałem załogę taką punkową Military Punks. I to było od 1984 roku mniej więcej. Więc to jest droga, to jest jakby sztafeta pokoleń, dobrych spotkań, które nas kształtowały. A kiedy my już się spotkaliśmy w Kołobrzegu, to ja już byłem muzealnikiem, może nie w pełni ukształtowanym, ale byłem muzealnikiem i czułem wartość ochrony dziedzictwa kulturowego, szeroko rozumianego. To dumnie brzmi, ale to wszystko, co się odbywa tutaj, chociażby w Spichlerzu, to ma ogromne znaczenie dla poznania przeszłości Jarocina. I to kiedyś ktoś doceni, że na przykład film, który kręcił niejaki Dorian Fliss 30 lat temu na naszym koncercie, trafia tutaj jako dokument przeszłości i będzie już zawsze. Bo jak coś raz wejdzie do muzeum, to nigdy już z tego nie wyjdzie. To jest bardzo istotna kwestia. Dokumentacja mechaniczna, obiekty, które są z krwi i kości. I to jest ta moja droga muzealnika, wiesz. To jest wszystko też związane z tym marzeniem o pokoju. I ostatnio robię kolejne studia podyplomowe i tam pewien mądry profesor powiedział mi, że to nie jest przypadek, że my, zajmując się przeszłością, próbując ją chronić, mając te marzenia o pokoju, szeroko rozumianym pokoju na świecie, chronimy przeszłość. I dzisiaj mógłbym to oczywiście wyrzucić na śmietnik, ale kiedy wiem, że w Jarocinie jest spichlerz Polskiego Roka, który zbiera tego typu artefakty, to wiem, że one tutaj będą dobrze zagospodarowane, będą tu bezpieczne. A tak długo pamiętamy o ludziach, jak długo trwa
właśnie pamięć chociażby w obiektach, w przedmiotach, nie? Także muzeum jest dla mnie bardzo ważnym miejscem, o tak powiem. Kto ma muzeum, ten ma władzę, można też powiedzieć. To wiedzą o tym doskonale politycy, bo zawsze kształtowanie pamięci odbywa się przez muzea. Jak przyjeżdża ważna delegacja do danego miejsca, to zawsze idzie, pierwsze kroki stawia do muzeum, nie? I to jest też ważne, że świadome samorządy posiadają muzea i dbają o nie. No Jarocin widzę, że ma dobrą rękę do muzeów, bo Pałac Radolińskich, czy dawny ratusz, który jest teraz remontowany. W ogóle bardzo mi się podoba zmiana, jaka tu zaszła na rynku, wiesz, te drzewa, które jakby nie są typową betonozą, która teraz króluje w polskich miastach, więc widzę tu dobre, pozytywne zmiany. Oczywiście mieszkańcy mogą mieć inne zdanie, ale ja po 30 latach, kiedy tu przyjeżdżam, nie widzę już pustego betonowego placu. Nie? I tak sobie chodzę tutaj i myślę sobie o tym, co było kiedyś, jakie to ma znaczenie dla nas dzisiaj współcześnie. Wiem, że te obiekty, ktoś kiedyś może pomyślić sobie o nich właśnie z takim samym sentymentem, jak my dzisiaj o nich myślimy z moim synem. I będzie to dokument przeszłości, nie? Będzie to dokument przeszłości. Dziękuję bardzo. Jest z nami również Dorian Flis, człowiek, który przyjechał 450 km z Lublina, który 30 lat temu nagrywał koncert Włochatego. Na małej scenie, na dużej scenie, tak? Ale też zarejestrował dużą część Jarocina. Dzisiaj pokazywał te ujęcia z ulic, ujęcia miejsc, których już nie ma, kioski, których nie ma, budynki, których nie ma. To wszystko jest dostępne na Twoim kanale też. Tak, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, od zawsze, oprócz spędzania czasu pod sceną w Pogo, uważałem, że trzeba to w jakiś sposób uwiecznić. Dzięki temu zarejestrowałem Jarocin 92, większość koncertów, 93, z tymi najbardziej spektakularnymi, z koncertem Smaru SW, z koncertem finałowym Włochatego, debiuty zespołu Hej i wszystkie inne. Wszystkie te rzeczy są i cieszę się, że ktoś może oglądać. Jak po latach ludzie trafiają na kanał i widzą, to mówią, że to po prostu wykopalisko archeologiczne po prostu i odnajdują siebie na tych filmach, jeżeli byście byli zainteresowani. Zapraszam. Kanał się nazywa tak jak ja, Dorian Flis. Dziękujemy bardzo. Dobre spotkania nas kształtują po prostu i takich spotkań jest w Jarocinie w tym roku więcej. Tak jak i 30 lat temu. Pani dyrektor, ten t-shirt przekazuję. Wykonywałem go samodzielnie, ręcznie ponad 30 lat temu. I w nim też byłem w Jarocinie równe 30 lat temu. Po koncercie go gdzieś tam włożyłem. Byłem też w tej skórze, którą też zamierzam przekazać do spichlerza polskiego rocka. To jest pierwsza kiedyś moja skóra. Dzisiaj ta skóra ma dla mnie ogromny sentymentalną wartość. Niech tutaj zostanie. Od marzeń o pokoju do ochrony dziedzictwa kulturowego. To jest taka prosta droga, powiem szczerze. Przekazuję do muzeum. Cieszymy się, że w ogóle pomyślałeś o tym, żeby przyjechać do nas, dać nam to. My się strasznie z tego cieszymy. Będzie specjalnie maneki tutaj ubrał cały twój strój sceniczny właśnie sprzed 30 lat. Dzieciakom, które tu przychodzą, będziemy opowiadać i mówić, kim jesteś, co robiłeś, jak śpiewałeś. To jest naprawdę dla nas ogromna wartość, otrzymanie takich rzeczy. Naprawdę bardzo dziękujemy. To jest skóra, która była noszona przez dwa pokolenia, bo mój syn też ją nosił w Jarocinie. A to są buty, których równe 30 lat temu wystąpiłem na scenie i małej i dużej podczas koncertu zespołu Włochaty. Także też zostawiam je tutaj łącznie z naszą kasetą, która jest pierwszą płytą. Ale to nie koniec. Pani dyrektor, mam jeszcze karnety z 90 roku, z 92 i z 93 z tego pamiętnego Jarocina, który dla mnie jest trochę ostatnim, ale niech to służy. Ale to nie koniec prezentów, pani dyrektor, bo to są spodnie, na których jestem uwieczniony. Był taki kolega Dorian Flis i on kręcił wtedy 30 lat temu mój koncert
I w tych spodniach właśnie byłem. Także to przekazuję też do muzeum. A jeszcze wcześniej zrobiłem w 86 roku ten pas. Pas, który też ma wartość sentymentalną ogromną dla mnie. Dla nas będzie miał ogromną wartość jako... To nie koniec darów, pani dyrektor. Pracuje pani, kiedy słuchaliśmy koncertu, patrzyliśmy na scenę i nagrywaliśmy to wszystko. Grundvik to była podstawa dla każdego festiwalowicza. Grundvik był bardziej popularny moim zdaniem. Dokładnie. Był mniejszy, tak, bardziej poręczniejszy, także no niech jest... służy, niech zostanie tu w muzeum w Spichlerzu Polskiego Rocka. Ja bardzo pani dziękuję, ja dziękuję i cieszę bardzo się, że te moje rzeczy będą w dobrych rękach. Ja bardzo dziękuję, my naprawdę tak się cieszę, sprawił nam pan tak ogromną radość. Pani dyrektor, niech służą. Wszystkiego dzięki dobrego. Bardzo dziękuję. To jest emocji po prostu, wszystko leci. Dzięki bardzo, naprawdę. Skóra, kasprzak, buty, koszulka, spodnie, identyfikatory, pasy. Niech to wszystko służy tu w Muzeum Polskiego Rocka w Jarocinie. Będzie służyło na pewno. To dobre muzeum. Dziękujemy bardzo. Manekin ubrany będzie nazwany po prostu. To nie będzie przypadkowy, czy otrzymany od kogoś tarabutów, to inny spodnie. Po prostu będziemy zapisywali, czy to od ciebie dostaliśmy i to są wszystko odminane ręcznie jeszcze zrobione rzeczy. Bardzo dziękujemy. Wartością tych rzeczy jest oczywiście nie tylko wartość sentymentalna, to jest wszystko handmade. Zrobione przeze mnie, naćwiekowane, oddałem to serce. Dzisiaj jako muzealnik czuję to w ten sposób, że te rzeczy mogą ci... Dostałem wiele propozycji zakupu tych sprzętów, ale uważam, że stać mnie na to, żeby przekazać je do muzeum. Niech one służą kolejnym pokoleniom, bo te muzea są instytucjami długotrwałego trwania. Nie, bardzo dziękuję, naprawdę. Ja wczoraj, jak bym nią dostała laboratorium młodych, mówiłam, że życzę im tego, bo byli 53 laureatem, czyli już wstałem w historię. Życzę im tego, żeby za 30 lat oni swój strój, bo mówiłam, że się spotkamy, że przekażą swój strój, i śmiać się chłopacy, że muszą pomyśleć, co ubiorą, śpiewając w niedzielę na tej scenie, bo za 30 lat tradycyjnie będą musieli oddać swój strój do nas. Piękna historia, że taka sztafeta pokoleń.